Jak zostać gangsterem? Krótko i na temat. O Jezus, to nie jest takie proste wbrew pozorom. No trzeba być zdecydowanym i zdesperowanym w każdą stronę, bym powiedział. Najkrócej. Opowiedz o swoim bohaterze, bo ja już miałem okazję widzieć film, wiem co to za charakter i jest naprawdę taką charyzmatyczną postacią. Opowiedz, jak go budowałeś, co to jest za postać? Jak go budowałem? No jakby, biorąc pod uwagę, znaczy, bo to jest zawsze uzależnione od dwóch czynników. Informacji w scenariuszu, też powiedzmy trzeci, wymagania reżysera, ale też przede wszystkim od czasu. W związku z tym, no, że jakby no, moja postać nie jest pierwszoplanowa, więc tych informacji jest tam jakaś tam część tylko i czasu było nie jakoś turbo dużo. No to budowałem z tego, co miałem, plus o jakieś tam informacje. Ja nie ukrywam, że ja od lat sobie tam oglądam dokumenty na temat polskiej przestępczości, czy nawet powiedzmy na świecie, bo to jest jakoś tam rajcujące. Zawsze mnie to ciekawiło, jak to może funkcjonować i działać w dzisiejszym świecie generalnie i na jakiej zasadzie kombinują ci ludzie. W związku z tym też trochę o te informacje, które już miałem, jakieś tam sobie oglądałem. Notabene cały czas szukałem, bo my tak na początku robiąc film nie wiedzieliśmy do końca, o kim to jest ta historia i tak dalej. Tak naprawdę czyje to jest imię, wiedzieliśmy, że to są fałszywe przezwiska i tak dalej. No więc później sobie nawet po filmie jeszcze szukałem gościa i wydaje mi się, że znalazłem, ale mniejsza. W związku z tym, no, mój bohater ma pseudonim Tysiek. Jest, bym powiedział, bardzo skrytą postacią, która jest taka żołnierska w tym rozumieniu świata przestępczego. Taki komandos trochę. Przy czym to jest najbrzydsze, powiedzmy, z charyzmą, jeśli chodzi o humor i energię życiową. Konkretny, skupiony. No i tak jak wszyscy, myślę, w tym świecie bezwzględny, ale to myślę, że to nie jest akurat wyjątkowo charakterystyczna cecha dla przeciętnego gangstera. W ogóle zebraliście taką ekipę, z jednej strony Marcin Kowalczyk, z drugiej strony Kasta. Jak się pracowało na planie? Super! Znaczy, no, to jest zawsze kwestia, jeżeli masz ludzi, którzy chcą pracować i chcą się dogadywać, no czyli są skorzy do współpracy, no to współpraca nie jest problemem. To jest tylko kwestia, jak się szybko dotrzecie. My się dotarliśmy, daje bardzo szybko, a poza tym ja Marcina znałem, Tomka znałem, Mateusza znałem, więc tak naprawdę dla mnie Waldek był jakimś takim zaskoczeniem rzeczywiście, no bo raz, że go znałem jako słuchacz z dzieciństwa, czy tam z późniejszych lat już jako nastolatek i dziesięciolatek, no to było dla mnie takie, wiesz, budzące dystans, bo tak naprawdę my w ramach tego składu takiego przestępczego to cały czas bujaliśmy się głównie w naszym takim małym składziku, czasem zahaczając o innych bohaterów, no więc pracowało się super i tak naprawdę to było, te przełamanie tych granic było bardzo miękkie, bardzo szybko, doszliśmy do jakiejś, w zasadzie nie pamiętam, że był moment takiego, wiesz, przecierania się tutaj, stawiania w lewo, stawiania w prawo i szukania pozycji w szeregu. Dla Maćka Kawulskiego jest to drugi film. Jak ci się z nim pracował? Bo to jest człowiek, który nie ma absolutnie żadnej szkoły filmowej, ale cały czas swój warsztat szlifował, organizując galę KSW i to organizując na naprawdę wysokim poziomie. Tak, no znaczy mi się spodobało, bardzo mi się podoba to, że Maciek wchodząc na plan, ma, powiedzmy, przed oczami mniej więcej ilustrację, jak ta scena ma wyglądać. A to jest znaczy, ja to bardzo lubię, nie wiem jak pozostali koledzy aktorzy i aktorki, ale ja bardzo lubię mieć takie poczucie, że reżyser wie do końca, jaką scenę będzie montował. I to samo miałem, jak z Pasikowskim pracowałem, panem Władysławem Pasikowskim, który jest po prostu fenomenem. I to było moje takie, wiesz, pierwsze uderzenie filmowe w życiu, takie bardzo mocne i skala pracy właśnie na planie, ta świadomość tego, co on potrzebuje, z jakiego ujęcia, no dla mnie było to szok, że tak można, że on wszystko wie. No i tutaj z Maćkiem jest taki zapach tego tematu, że Maciek też wchodzi i wie doskonale, jak chce to później montować i czego potrzebuje i to jest super. Owszem, Maciek bardzo dużo pracuje w ramach tych 12 godzin i dużo robi tam, jakby jest dużo pracy. No ale przynajmniej wiesz, na jakim statku płyniesz i dokąd. I mi to na przykład, jakby zapewnia komfort i poczucie tego, że nawet jak siedzę chwilę dłużej, albo muszę chwilę poczekać, albo dłużej robimy, bo trzeba jeszcze jakiś tam ująć, bo jest jakiś fajny pomysł, no to ja mam takie poczucie, że robimy to w jakiejś tam sprawie, po coś i więc z Maćkiem się, kurde, przepraszam, nie użyjesz tego, bo ja 4 miliony słów powiedziałem, więc super się pracowało, użyj to. Powiem ci, że taki nawiązań do Pasikowskiego to jest tutaj dużo więcej, bo mam wrażenie, że to on po prostu był taką główną inspiracją, że z jednej strony kino lat 90. właśnie bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, sposób opowiadania obrazem, historii. Ale pan Pasikowski jest legendą jako taką, zwłaszcza jeśli chodzi o tę tematykę i jakby też formę budowania takiego kina, w związku z tym jakby siłą rzeczy będziesz szukał odniesienia czy jakichś tam powiedzmy punktów stykowych, no bo to jest pierwowzór, tak? Od tego, powiedzmy, polskie kino dość mocno czerpie.
związku z tym dla mnie to jest dość naturalne, a więc no super, jeżeli tak ci się to kojarzyło, no to ja jestem bardzo zadowolony, bo to dla mnie jest, jak myślę, że pod kątem filmu jest to duży komplement. No to już na koniec, czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa? Proszę Państwa, możecie się spodziewać dreszczy, lęku w sercu i później strasznego powrotu do domu, oglądania się za lewe i prawe ramię, a może zostaniecie w kinie ze strachu, nie wiem. W każdym razie film jest, mam nadzieję, bo jeszcze nie widziałem, zaraz oglądam, fantastyczny, że zapewni mnóstwo fantastycznych chwil w kinie i po.